coś pięknego. Coś pięknego. Pójdę jeszcze tam na koniec zobaczyć, bo on tu wróci, jeszcze coś będzie bombardował. No i ten. I tam na końcu, czy zrobił ten klin taki, co mówiłem. I patrzcie, jak czysto. No po prostu szok. A ja tutaj ciapkiem delikatnie. No dobra, ciapek jest delikatny, żeby nie urwać, mówię, jakieś tam pniaka czy coś. I się z tym bawiłem. A ten czołgiem wjechał. Wyprostował wszystko. No i co? Mówię, jeszcze raz przejedzie to w drugą stronę, na poprzek. Idę, bo tu jedzie, nie wiem, w którą stronę, żeby mu nie przeszkadzał. No i ten. A ten wpada, to po prostu... No czołg. Tutaj to mi się trochę nie podoba, bo jest dobra, pocięte, ale nie bardzo jest odwrócone tak, jakbym na to liczył. Więc to trzeba będzie jeszcze na poprzek chyba pojeździć. Ale pocięte jest tak, jak trzeba. No po prostu kosmita, no. W pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nie wiem, czy będzie sobie życzył, czy nie, żeby mówić jego imię, ale już teraz na tym filmie dziękuję ci, kolego. Robota jest świetnie zrobiona. To mi się podoba. Powiem tylko jeszcze, że jeszcze raz to trzeba będzie zrobić, bo tu mówię, to są takie rzeczy, że to fajnie wygląda, ale jak to pojedziemy jeszcze na poprzek, to już będzie w ogóle igła. A na tym bardzo mi zależy, żeby było tutaj to czarne zupełnie, żeby te wszystkie zieleniny, które tu są, żeby to wywalić do góry kołami i ten. I żeby to po prostu zgniło i było jak należy. No i tutaj jeszcze, słuchajcie, powiem mu, żeby przejechał wzdłuż tego, to drapnął. Zobaczymy. To pojedę tam, już mu wyjdę naprzeciw. Tylko nie wiem, czy on z tamtej strony zajedzie, cholera go wie, czy z tej. Może z tej. Ja go zawołam. Co on tam robi? No się zna, ja to tam guzik wiem, o co tu chodzi, ale... A, tam chcę ładnie zajechać od początku. O, widzicie, to jest to. Dawaj te krzoki też, wszystko. O, to właśnie to. O, i tu jest ten rów, co mówiłem. Jeszcze raz tutaj mu nie wjedzie.
Jedzie. No nie mam pytań. No to jak ktoś ma dużo pola, to taka maszyna to jest to, o co chodzi. Do góry podnieś. Coś nieładnie cię nie za... Nie załapuję, bo widzę, że koła drgają, ale... Nie chcę się podnieść. Musi opuścić koła. Ciśnienie ma, ale koła nie chcą się ruszyć. Będzie wysiadka. Idę zobaczyć. A tutaj jest fajnie, tu widać, że to jest czwórka. A tutaj taki piach trochę wylazł. O! Poszło. Poszła do góry, no fajnie. A jeszcze jedna rundka będzie. Ale to chyba z tamtej strony. Nie, tam już pojechał. Dobra. A ja zobaczę tutaj tymczasem, dokąd to jeszcze można dziabnąć. Bo tu w ogóle ja muszę sobie też wyznaczyć jakieś drogi. Gdzieś to będę po prostu tutaj prowadził te drogi, na pewno. O, tu jest ten rów, tu można sobie teraz przejść, bo widać. No i tu, tu miałem gdzieś granicę. Ale teraz, kurczak, gdzie ona jest? Tu trzeba zobaczyć, bo się tu dwa rowy spotykają. Woda w rowie. Z jednej strony dobry to znak. O, i tu widzicie, tu się spotykają dwa rowy. Tamten, co idzie przy wierzbie, i tutaj ten, co idzie wzdłuż tutaj pola, tam widać zarośnięte. I tutaj, tutaj gdzieś musi być patyk graniczny. Jak znajdę patyka, żeby chociaż trochę farby miał. Tu go zostawię. Tutaj nie widać, ale to sobie takie... Gdzieś tu jest kamień granica, on tutaj przechodzi tam i w tamtą stronę za rowem. Bo to jest tutaj leśne. Patrzcie, jest woda. To dobry znak. Mimo wszystko mało tej wody. Przyjedzie tu, czy nie przyjedzie? Jedzie. Dawaj jeszcze tam. Ale kurde, grzebie się tutaj, no.
Wyłączę kamerę. No maszyna, powiem wam, odpowiednia maszyna w odpowiednich rękach. I to jest to. Dogadaliśmy się, że będziemy to robić jeszcze na poprzek. Bo teraz już mogę powiedzieć, bo się pytałem. Jacek mówi, że przejedziemy to jeszcze raz, albo przejedziemy na poprzek. On to zobaczy, zna się na tym, ja się nie będę wtrącał. No kurde, czas wyspierniczać. Ale robota, ludzie, kochani. To jest to. Jedzie teraz tam i tu się przeciśnie. Wiecie, co ja wam powiem? Z jednej strony, no bo zawsze to nie jest, to się nie da tak, że jeszcze się taki nie urodził, jak to się mówi, co by każdemu dogodził. Ale powiem wam, kochany, co on robi. No i sobie poukładałem patyki. Dobra, nieważne. Tutaj w moją stronę dawaj. No i zaraz nie będzie ambony. No prawie. No i ten, no i w każdym razie co chciałem wam powiedzieć o tej ziemi tutaj, bo tu jest najniżej w obrębie paru no nie chcę powiedzieć paru kilometrów, ale być może jest tu dosyć nisko, więc ta ziemia tutaj jest mokra zawsze. Często było tak, że tutaj po prostu była woda aż do pół łydki. Także przez to, że te rowy są pozatykane, ja nie miałem jeszcze czasu, żeby nimi się zająć. Matko bosko, gdzie on tam jedzie? No i ten. I z jednej strony no, mamy tą suszę, ale z drugiej strony, jeżeli tutaj mam tak mokro, to mam szansę na cokolwiek, żeby tutaj mi urosło. Boże, gdzie on jedzie? Ludzie, chłopie, nie jedź tam. Tu miałeś się wykręcić przez tą białą brzozą. Białą brzozą, jakby by czarna była, gadałem. Dobra, tu wyszedł. No, tutaj takie krzaki do wycięcia. Część pójdzie w rębak, część pójdzie na opał, bo co z tym zrobić? W rębak nie pójdzie za grube. No, ale w każdym razie tutaj jest mokro, więc tutaj mokro, więc tutaj są szanse na to, że coś może z tego być. No i zobaczcie, co to za akcja. Dobrze, że wziąłem drugą baterię, bo się właśnie skończyła ta jedna. No i patrzcie. No tu już jest błoto. Tu podniesie, tam podniesie. I patrzcie, no kurde. Widzieliście sami, przed chwilą tutaj była dżungla. O, i 60 przyjadę, ambonę se usunę, albo nawet ciapkiem. No jestem taki zadowolony, mówię wam, że aż po prostu szok.
Jeszcze raz chyba przejedzie tam i mamy czysto. Przyjść pozbierać. Muszę tam naokoło przejść, żeby nie przeszkadzać. A chcę tam głębiej zobaczyć, gdzie on tam wjechał do końca. No, w każdym razie, tak jak mówiłem, odpowiedni człowiek z odpowiednim sprzętem i patrzcie, co się dzieje. To już jest właściwie bronkami przejechać i siać. No tu jest tylko ten kawałek, który po prostu będę musiał, którym będę musiał się zająć. Patrz, tyłem, przodem, kurde, co za różnica. Ale mam w każdym razie teraz dojście. Mam teraz dojście do wszystkiego, ja tutaj wszystkiego, ja tutaj teraz mogę, słuchajcie, wjechać normalnie, zająć się czyszczeniem, widać gdzie co jest, no. Te wszystkie badyle, co to są, idą do wycięcia, bo przecież to jest jakiś ten żart. Porządek się zrobi, będzie super. No idziemy jeszcze tam. Ja nie wiem co on robi, po prostu... To co tutaj wyczynia, to jest to, o co chodziło od samego początku. Zobaczmy, bo teraz widzicie, na poprzek jedzie. Zobaczmy, jak to wyszło. Kawałek. No też jeszcze nie całkiem, widzicie, jeszcze nie do końca, ale już jest pomielone na pewno, porządnie. Ale tam daje równo. To jest to. Ja się tu schowam lepiej. No i super. I o to chodziło. Tyle wam powiem, że śmiało mogę jechać do roboty. Zupełnie na luzie, bez stresu, spokojnie. To jest to. To jest to. Dokładnie, pojeździć po tym, słuchajcie, bronami, już tylko, żeby to wyrównać. Ale wszystkie te, jak to mówi pan Tadeusz Rolnik, rośliny towarzyszące.
Pozdrawiam ze swojej strony pana Tadeusza. Oglądam filmy. No w każdym razie tu już są te rośliny zniszczone. W takim przypadku będzie można podejść już naprawdę do właściwej roboty. No. Z tym trzeba będzie sobie poradzić jakoś. Na razie to zepchnę tutaj na bok. Potem bronami po tym pojeżdżę, to też będzie już też inaczej, żeby to po prostu było czysto, fajnie. Ale to jest to. To co, idziemy jeszcze zobaczyć tam, co on narobił, nie? Tu jeszcze jakieś wykładziny z tego, z tej ambony. No trzeba będzie się tym też zająć. Dobra, nie wszystko naraz, po kolei, ale robota świetna. Idę zobaczyć z drugiej strony. To on to dzisiaj całe machnie. Jeszcze po drugiej stronie i będzie, ha! Szkoda, że nie wziąłem butów właściwych. Tylko takie pantofle. No ale nie wiedziałem, że to tak będzie wyglądało. O, bo tu jest pocięte. A tu już jest na poprzek zrobione i właściwie to jest bardzo porządna robota. Tu takie dołki to pewnie od dzików czy od czegoś tam. Ale zobaczcie, jak to pięknie wygląda teraz. Z jednej strony od początku można było to zrobić, no ale kurczę blade, kto to wiedział, no? Kto to wiedział, że on ma taki fajny sprzęt? Tego smoka takiego wariata. 140 koni. Tą talerzówę. Pytałem się, mówi, że jakiejś francuskiej firmy. I powiem wam, pierwszy raz widzę talerzówkę z ramą grubszą od tej mojej ruskiej. I wcale bym się nie dziwił, gdyby ta jego talerzówka była cięższa od tej mojej. Chociaż moja waży 2 tony. Ale ta ma dużo grubszą ramę, słuchajcie. Patrzcie, co tutaj powyrabiał z pniakami. Przecież to w tym roku już nie będzie istniało. Patrzcie, tutaj kurde, kłody, deski, to wszystko pójdzie i dobrze. Próchnica się zrobi, będzie fajnie. To dziadostwo też trzeba powyrzucać. Tam jeszcze do rowu niech przejedzie.